emocje rosną z czasem przybliżania się tego uroczystego terminu, tej uroczystości w katedrze. Oczywiście podchodzimy, staramy się przynajmniej podejść do tego z dystansem, żeby nas te emocje nie przerosły, bo najistotniejsze jest to, żeby ksiądz Jan Macha, potwierdzony jako błogosławiony przez Kościół, mógł swoim przykładem zainspirować do lepszej, może bardziej skutecznej służby nie tylko duchowieństwo, nie tylko kapłanów, ale także wszystkich, każdego, bo służymy sobie nawzajem w życiu codziennym, a ksiądz Jan dał tego znakomity przykład, jak współpracować z najbliższymi, jak mądrze prowadzić działalność, czyli żeby myślenie wyprzedzało działanie, a nie odwrotnie. Z kolei, żeby nie było działania bez myślenia, bez zastanowienia się, bo to jest istotne, to rodzi odpowiedzialność za swoje postępowanie, za swoje czyny. Ksiądz Jan był dobrym przykładem takich działań i zakres pomocy, jaką zorganizował w czasie okupacji dla potrzebujących, to przerasta naszą wyobraźnię, bo po prostu takiej, tak dobrze zorganizowanej grupy, no to w historii Polski nawet no nie widzimy z tego okresu czasu. A sama uroczystość beatyfikacyjna, no ona nam jeszcze bardziej przybliży postać naszego wujka, przynajmniej naszej rodzinie, bo teraz już oswajamy się z tym, że w wielu miejscach widzimy wizerunki księdza Jana, a to tutaj baner, a to tutaj gdzieś na tramwaju, a to gdzieś tu na autobusie, a jeszcze gdzieś na płocie, na ogrodzeniu. Mówi z tych obrazów, z tych banerów, z tych podobizn swoją taką sentencję: żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. I to dla nas jest bardzo wymowne, bo jedni żyją dłużej, inni żyją krócej, ale ważne jest, żeby cele osiągać, wyznaczać je sobie i je osiągać. A celem księdza Jana była świętość. On kroczył drogą do świętości, ale tego nie eksponował, tylko pokazywał, jak to robić, żeby żyć normalnie, w zasadzie no prawie normalnie. Dla niejednego z nas może być to, że żył nienormalnie, że aż tak się poświęcał, że aż tak był skromnym człowiekiem, że poświęcał wiele godzin na naukę, czyli żeby być mądrym, żeby postępowanie i działanie w życiu było mądre, ale i też, co go szczególnie charakteryzowało, to wszystko zawierzał Panu Bogu. Wszystkie jego podejmowane przez jego działania najpierw były przemodlone. No i stąd też symboliczny jego różaniec będzie relikwią podczas tej uroczystości beatyfikacyjnej.